Tytuł kursu: Przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł: Analiza wybranych umów z części szczegółowej prawa zobowiązań na przykładach z praktyki. Temat: Umowy o przeniesienie praw. Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie handlowym. Towary kupują mali, dorośli i osoby starsze. Panie mecenasie, jestem przedsiębiorcą. Sprzedaję towary. Ostatnio przyszedł klient i wystąpił z roszczeniem w ramach niezgodności towaru z umową. Co to właściwie jest? Niezgodność towaru z umową to odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego na podstawie ustawy. Powstaje wówczas, gdy towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Czy to oznacza, że towar niezgodny jest z umową? Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową występuje w następujących sytuacjach. Właściwości towaru konsumpcyjnego podlegały indywidualnemu uzgodnieniu przez strony. Uzgodnień takich nie było. Sprzedaż towaru nastąpiła z usługą jego montażu i uruchomienia, albo czynności te wykonał kupujący. Czy są to po prostu wady towaru? Nie do końca. Niezgodność towaru z umową jest pojęciem szerszym, co wynika chociażby z objęcia nim sytuacji, gdy nabyty towar nie ma właściwości, o istnieniu których zapewniała reklama. Jakie są konsekwencje dla mnie jako sprzedawcy? Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego opiera się na zasadzie ryzyka i jako swoisty system odpowiedzialności uzasadniony wzajemnym charakterem umowy. W ramach uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową konsument ma prawo domagać się nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, a jeśli to jest niemożliwe albo nastręcza wielu problemów, klient może żądać zwrotu pieniędzy. Jakie terminy obowiązują przy sprzedaży konsumenckiej? Dla roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową to 2 lata, licząc od wydania towaru. W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności musi nastąpić w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy zawiadomienie przed jego upływem w dowolnej postaci. Wymiana, naprawa towaru powodują przerwę przedawnienia i zawieszenie jego biegu. Dziękuję za poradę prawną. Służę pomocą. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.